Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia tego roku do końca grudnia również 2023 roku to fałszywa informacja, która krąży w internecie. Pojawił się nawet fałszywy dokument wniosku. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniony w mediach społecznościowych wniosek druk WYR-8P. Zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na platformie usług elektronicznych ZUS. Prawo do świadczenia 500+ dla dzieci ustalane jest na okres od 1 czerwca do końca maja następnego roku. Jeśli rodzic czy opiekun złoży wniosek w terminie, czyli najpóźniej do 30 czerwca, to świadczenie będzie mu przyznane od czerwca do końca maja przyszłego roku, chyba że dziecko wcześniej ukończy 18 rok życia. Natomiast od stycznia kwota 500 zł zostanie zastąpiona 800 zł bez żadnego wniosku, pisma czy innych działań ze strony rodzica. Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się dopiero 1 czerwca, będzie można składać od lutego i to wnioski składamy elektronicznie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji MZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Empatia czy bankowości elektronicznej banków lub SOK-ów, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.